Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dziś mam bardzo dobre wiadomości, w dodatku, oparte na mainstreamowym źródle, jakim jest artykuł w Polsad News, który to znowu oparty jest na rzetelnych badaniach naukowych, medycznych, przeprowadzonych przez renomowany szwedzki szpital pod nadzorem kilku renomowanych szwedzkich. Instytucji naukowych. Mamy więc ewidentnie tutaj do czynienia z badaniami naukowymi, rzetelnymi, opublikowanymi w sposób należyty, które to opracowało mainstreamowe źródło, jakim jest Polsat, i ja na podstawie tego robię vlog. Te Informacje napawają bardzo dużą dozą optymizmu na a propos tego, co czekać nas będzie na jesieni, i wygląda na podstawie tego, że być może, podkreślam słowo być może, na jesieni wcale nie będzie czekać nas straszny scenariusz, którym aktualnie straszy rząd prawa i sprawiedliwości. Zanim jednak przejdziemy do omawiania. Tego wszystkiego, ponieważ jesteśmy na YouTubie, a tu panują pewne zasady, pewne oczekiwania od właścicieli tego serwisu, muszę powiedzieć kilka rzeczy, które są oczywiste. Po pierwsze, nic co w tym materiale powiedziałem, ani powiem w kolejnych, w kolejnych elementach dalej w tym vlogu, nie zniechęca nikogo do szczepień. Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że każdy, kto ma dobrą wolę, żeby przyjąć jakąkolwiek szczepionkę, powinien mieć taką możliwość i powinien mieć możliwość zrobienia tego jak najszybciej. Ja kompletnie nie zniechęcam. Druga rzecz to to, że ten vlog opiera się na rzetelnych badaniach naukowych, rozpowszechnianych przez me medium głównego nurtu. To bardzo, bardzo ważne. E, tutaj artykuł, e, artykuł tegoż w Polsacie, w Polsacie News, e, niestety został napisany przez osobę, która się nie podpisała, ale tytuł tego artykułu to Szwedcy naukowcy. Nieszczepieni ozdrowieńcy odporni na wariant Delta. Przy czym e, ten tytuł może się wydać komuś mylący, więc pragnę podkreślić, że tutaj chodzi o to, że nawet. Że ozdrowieńcy, nawet ci, którzy nie przyjęli żadnego preparatu, zdaniem tych naukowców, o których za chwilkę będziemy mówić, są odporni na wariant Delta. Tutaj bo ktoś może pomyśleć, że to jest taka sugestia, że tylko niezaszczepieni są odporni. Nie, również niezaszczepieni są odporni według tych naukowców, co jest bardzo, bardzo istotne. I tutaj, co jest też ważne, że, że te badanie jest realizowane przez szpital, szwedzki szpital w Danderyd. to jest duży renomowany szpital o nieposzlakowanej opinii, a także przez Instytut Karoliński, Królewski Instytut Techniczny w skrócie. KTH, Uniwersytet Wupcal oraz Urząd Zdrowia Publicznego. Te wszystkie instytucje nawzajem patrzą sobie na ręce i nawzajem sprawdzały, czy te badania są prowadzone rzetelnie, czy nikt tutaj nie przekłamał. Co wynika z tych badań? Za chwilkę sobie przeczytamy ten artykuł. Ano, wynika z tych badań, że ponad 80% osób, które na wiosnę 2020 roku, czyli ponad rok temu, prawie półtora, zetknęły się z koronką i nawet przeszły tą infekcję bezobjawowo lub objawowo, to ponad 80% z tych ludzi ma cały czas przeciwciała na koronkę i jak wykazały te badania, te przeciwciała zwalczają także wariant Alfa i wariant Delta, czyli te obecnie najbardziej zakaźne. To jest bardzo dobra wiadomość, albowiem nam mówiono, po pewnie wtedy się tak wydawało, że przeciwciała na koronkę bardzo szybko. Znikają. No, okazuje się, że ponad 80% tutaj tych badanych, mimo tego, że ponad pół roku temu zetknęło się z wirusem, nadal te przeciwciała ma, i w dodatku te przeciwciała są skuteczne przeciwko wariantowi Alfa i Delta. Daje to bardzo optymistyczne e, wnioski. Po pierwsze, takie, że jest bardzo duża szansa, że epidemia koronki w końcu wygaśnie w sposób... No, w końcu wygaśnie. No bo yy, skoro więc 80% ludzi, którzy nawet rok temu zetknęło się z koronką, już ma, cały czas ma przeciwciała i one są odporne na wariant alfa i delta, można więc śmiało założyć, że ci ludzie nie zachorują. Albo z tych 80% zachoruje mało. A więc jest, a więc nie będą one rozpowszechniać tej choroby. Nie dość, że one nie zachorują, a więc nie obciążą systemu opieki zdrowotnej, to jeszcze nie przekażą tego i tego choróbska dalej. Czyli wygląda na to, że ta fala, kole, że, no, że po prostu ta choroba zacznie wygasać. No bo. Yy, teraz one już jakby będą bezpieczne czy bezpieczniejsze, natomiast pozostałe osoby to się zetkną, no to też nabiorą tej odporności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i do tego oczywiście jeszcze dochodzą szczepienia. Ale również tutaj są bardzo ciekawe wnioski, jeśli chodzi o Polskę. Albowiem z moim zdaniem za sprawą em, no, bardzo złego funkcjonowania sanepidu, który według mojej opinii za bardzo się skupiał na, na przedsiębiorcach i na ewentualnych karach dla przedsiębiorców, a moim zdaniem kompletnie nie dał sobie rady z nadzorem sanitarnym z pewnym takim dbaniem o to, żeby tam różne Izolować ogniska, i, tak i tak dalej, i tak dalej, no to przez to w Polsce um, mieliśmy no bardzo dużo tych zachorowań. To oczywiście było bardzo źle, że mieliśmy tak dużo tych zachorowań, um, no bo przez to dużo ludzi cierpiało, um, dużo ludzi też niestety zmarło. To też dało pożywkę politykom, żeby podjąć decyzje moim zdaniem niehumanitarne o pozbawieniu części ludzi realnego dostępu do lekarza, wprowadzeniu tych tak zwanych teleporad, yy, które no, doprowadzały do bardzo wielu ludzkich tragedii. Ja tutaj może przeczytam tylko artykuł z portalu yy, Nowości Dziennik Toruński, to jest pani Paulina Błaszkiewicz, napisała ten artykuł. Nie żyje 38-letnia Torunianka. Przyjaciele zorganizowali w sieci zbiórkę dla jej synów. Pani Kinga zmarła 8 lipca w szpitalu w Bydgoszczy, gdzie była leczona na raka jajnika. O tym, że jest poważnie chora, dowiedziała się dwa tygodnie temu, gdy. dwa tygodnie temu, a artykuł jest 12 lipca, czyli. Bardzo krótko ją leczyli. Dwa tygodnie temu, gdy z silnym bólem trafiła do szpitala. Wcześniej kobietę bardzo bolała noga, ale na teleporadach słyszała, że to rwa kulszowa. Torunianka osierociła sześciu synów. Jej najmłodsze dziecko ma półtora roku. Czyli śmiało można założyć, że gdyby. Ta pani nie była skazana wyłącznie na teleporady. Gdyby miała szansę, żeby zbadał ją lekarz, a nie tylko wysłuchał przez telefon, to być może wcześniej wykryto by raka i być może tego raka by jej wyleczono. A więc, moim skromnym zdaniem, to jest moja opinia, Świętej Pamięci pani Kinga jest. Ofiarą tych, moim zdaniem, nieludzkich zmian, jakie w systemie opieki zdrowotnej, i tak już niewydolnym, narzucili politycy pod pretekstem koronki. Eee, I stąd, moim zdaniem, też wzięła się tak gigantyczna liczba nadmiarowych zgonów w Polsce w 2020 i także już w 2021 roku. Także to, że było, to wszystko się działo, to była tragedia. Ale teraz ta tragedia, może dać dobre skutki. Albowiem według oficjalnych danych rządowych z Ministerstwa Zdrowia w Polsce wykryto do tej pory około 3, trochę mniej, niecałe 3 miliony zakażeń wirusem. Uznawanych yy, tych zakażeń, te zakażenia w oficjalnej nomenklaturze uznawane są za chorobę, za ludzi, którzy zachorowali na koronkę na COVID-19. No i, yy, ale nieważne, zakażeni czy nie, 3 miliony. E, no i znowu, według oficjalnych, 3 miliony podam, będę liczył na 3 milionach, bo tak mi będzie po prostu łatwiej. Potem, że troszeczkę odejmiemy. 3 miliony, i oficjalnie nam mówiono, że na jednego objawowego przypada 5 milionów, przypada, przypada 4 bezobjawowych. 80% przypadków jest bezobjawowych. W tym momencie, biorąc pod uwagę, że w Polsce przez dłuższy czas testowani byli wyłącznie ludzie, którzy mieli objawy, można śmiało założyć, że Ci, którzy byli prze, przetestowani, to w większej części byli objawowcy. Czyli z 3 milionów objawowców robi się 15 milionów objawowców i bezobjawowców. Jeśli dodamy do tego to, że znowu według oficjalnych informacji, jakie słyszeliśmy na przełomie 2020 i 2021 roku, um, duża część ludzi nie zgłaszała się w ogóle na testy, bo się bali kwarantanny. Podobno co drugi człowiek. U, u, ukrywał fakt, że jest chory na koronkę, no to z 15 milionów zrobiłoby się 30 milionów. Nawet odejmując, żeby był zapas, no to powiedzmy 20-25 milionów. Gdyby teraz założyć, powiedzmy 20 milionów, gdyby teraz założyć, że 80% z tych 20 milionów cały czas ma przeciwciała, no to daje 16 milionów osób odpornych, po przechorowaniu. Jeżeli nałożymy na to ludzi, którzy przyjęli preparat i uznamy oficjalną wersję za całkowicie prawdziwą, że oni są, no to świadczyłoby o tym, że siłą rzeczy ta kolejna fala która przyjdzie do nas na jesieni, y, musiałaby być falą dużo, dużo słabszą, no bo y, nie tylko ci ludzie by już raczej nie zachorowali, co byłby dużo mniejszy wektor przenoszenia. No to jest prosta matematyka. Tutaj w grę wchodzi tak zwany czynnik R, czyli, czy, czyli taka wartość liczbowa, która pokazuje, ile statystycznie chory zarazi osób, zanim wyzdrowieje lub umrze. Jeśli ten czynnik R jest powyżej jednego, to epidemia się rozkręca, no bo każdy chory zaraża więcej niż jedną osobę. Jeśli poniżej jednego, to się zwija, no bo każdy chory zaraża mniej niż jednego, niż jedną osobę, więc w końcu mamy sytuację, gdzie wszystko wraca do normy. No i teraz, im więcej ludzi jest odpornych, tym nawet wirus bardziej zjadliwy ma mniejszą szansę kogokolwiek zarazić. No bo jeżeli, powiedzmy, jeżeli taka osoba, nie wiem, huchnie, dmuchnie na, na odpornego, no to on się nie zarazia. Więc jest szansa, że ta epidemia jesienna będzie całkiem, całkiem mała. Tego bym oczywiście chciał, lecz podkreślam słowo szansa. Pewności żadnej nie ma. Nie ma. Druga rzecz, która w tym momencie bardzo mocno ściśnie się na usta, druga jakby wniosek z tego, co tutaj się dzieje, to to, że rząd prawa i sprawiedliwości popełnia. Nie wiem, czy można mówić o fatalnym błędzie, bo moim zdaniem możemy nawet obawiać się działania z premedytacją, ale no, robi bardzo, bardzo źle, że całkowicie dyskryminuje i pomija ozdrowieńców i uznaje ich jako osoby, które w żaden sposób nie są odpornione. I tutaj to, co ja teraz powiem, jest zgodne z konsensusem naukowym i konsensusem medycznym, z którego wyłamuje się rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zwróćcie uwagę, że w Unii Europejskiej na podstawie oczywiście danych medycznych i danych naukowych Um, uznaje się, że osoby, które przebyły koronkę są odporne. O, tak zwani ozdrowieńcy dostają zielony certyfikat. Można oczywiście tutaj dyskutować, czy to słuszne, że dostają ten zielony certyfikat na mniej niż zaszczepieni, ale dostają. I tutaj wa warto, żeby zrobić gwiazdkę. Ja generalnie nie popieram tych certyfikatów. Uważam, że te certyfikaty są złe i prowadzą do segregacji ludzi i ja ich nie popieram. Niemniej jednak tutaj chodzi o takie pewne podejście, że w Unii Europejskiej uznaje się, że osoba, która przebyła koronkę jest osobą, która raczej już jest e, całkowicie taka e, bezpieczna, prawda? Czy w dużej części bezpieczna. Natomiast według, pol, natomiast według polskich przepisów, no w zasadzie osoba, m, która przebyła koronkę o zdrowieniec jest traktowana tak samo jak człowiek, który nigdy z koronką się nie, e, nie zetknął. To jest bardzo, bardzo dziwne, że się tak wyraża i prowadzi do bardzo daleko idących i przerażających wniosków, że albo rząd Prawa i Sprawiedliwości jest daleko idąco niekompetentny, albo też ma jakąś agendę. No bo, no bo jedno z drugim. Kolejny wniosek, który bardzo, bardzo mocno w tym momencie się nasuwa, jest taki, że no sytuacja jest Ozdrowieńców jest o wiele lep dobra lepsza, i warto by było przeprowadzić rzetelne badania naukowe, które stwierdzają, jak wielu mamy ozdrowieńców. W ogóle na świecie, ale także w Polsce. No bo im więcej ozdrowieńców, tym większa szansa, że wrócimy do normalności. Warto by wiedzieć, czy tych. Ilu tych ozdrowieńców jest, ile jest u nich przeciwciał i tak dalej. To przynajmniej zrobić jakieś badania na pewnej próbie, prawda? No bo tutaj jeszcze raz podkreślę, wydawało się, że te przeciwciała, przynajmniej tak nam mówiono na podstawie wcześniejszych badań, ale tutaj będę bronił tych badań, bo mówiono nam, że pewnie przeciwciała na koronkę będą szybko zanikać. Dlaczego będę bronił tych badań? No bo kochani, no, nie da się sprawdzić. Yy, po trzech miesiącach od zakażenia, czy te przeciwciała będą po roku od zakażenia? No, nie ma cudów we wśli. Żeby to sprawdzić, to trzeba po prostu znać, być osobę, którą wiemy, że była zakażona, odczekać rok i sprawdzić, czy po roku też ma. Tak jak teraz sprawdzono, po roku, trzech, czterech miesiącach, cały czas oś ponad 80% ma. I Także to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, i, mm, i w tym momencie. I, aha, no i zakładano, że no, no będzie krótko te przeciwciała się będą utrzymywać. Trochę wydaje mi się, posiłkując się tym, jak się zachowuje grypa. Bo w przypadku grypy, właśnie mamy tak raczej no do sezonowość. Tak? Przechorowujemy grypę w jednym sezonie, i w przyszłym sezonie już znowu jesteśmy podatni na to, że nas nowy szczep zakazi. A tutaj wychodzi na to, że. Przynajmniej 80% ludzi, którzy w zeszłym sezonie przekorowali na koronkę, a nawet dwa sezony temu, bo, ta, tą, bo wiosnę 2020 to należy traktować jako jeden sezon, jesień, zimę 2020-2021 jako drugi sezon, no i teraz już się zbliżamy jakby do trzeciego sezonu. I ci 80% tych ludzi jest cały czas odporna. No to to jest świetna informacja i tutaj należy przypomnieć i to znowu teraz to co teraz powiem to jest konsensus naukowy i konsensus medyczny, że Pfizer, BioNTech Pfizer, o tym był vlog niedawno, jak chciał, żeby w Stanach Zjednoczonych dopuszczona była trzecia dawka przypominająca, to oni mówili, że ta, że trzeba zrobić trzecią dawkę przypominającą, gdyż po około pół roku ilość przeciwciał bardzo spada po przyjęciu preparatu. No, a tutaj do cały czas 80% te, te, um, te przeciwciała są, i to mi, mimo tego, że Mm, nie wiemy jaki, nie wiemy, jaki poziom, ale no, są, atakują tego wirusa, czyli jest bardzo, bardzo optymistycznie. I warto by wiedzieć. I teraz może właśnie przeczytajmy sobie ten artykuł na Polsat News i go skomentujmy. Szwedcy naukowcy nieszczepieni ozdrowieńcy odporni na wariant Delta Polsat News um, i jeszcze raz podkreślę, tutaj chodzi o to, że również, również nieszczepieni. Czyli nie, że tylko, tylko, że również. Ponad 80% osób, które wiosną 2020 roku łagodnie przeszły infekcję COVID-19, wciąż posiada przeciwciała. Ozdrowieńcy są odporni na oba warianty koronawirusa, alfa i delta. Wynika z przedstawionych w czwartek wyników badań szpitala dan Derit pod Sztokholmem. Szwedzka placówka przebadała wiosną zeszłego roku 2000 członków personelu na obecność przeciwciał antysars 2 Wówczas u 19% z nich potwierdzono przejście objawowej lub bezobjawowej infekcji COVID-19. Po roku badanie powtórzono u osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione. Możemy wnioskować, tu cały czas czytam ten artykuł, możemy wnioskować, że w badanej grupie po roku istnieje dobra odpowiedź przeciwciał po łagodnym przejściu infekcji covid -19. 19. Jedyna niepewność dotyczyła, czy odporność nabyta po naturalnym przejściu infekcji chroni również przed nowymi wariantami koronawirusa, alfa oraz delta. Jest to dobra wiadomość, że przeciwdziała zwalczają również bardziej zaraźliwe wersje wirusa. Podkreśla w komunikacie prasowym odpowiedzialna za badanie. Charlotte Chelin. Według lekarzy ze szpitala Denderyd, mimo optymistycznych wyników badań, ważne jest, aby nadal przestrzegać zaleceń oraz poddawać się szczepieniom przeciwko COVID-19. Niezależnie od tego, czy posiadamy naturalną odporność. Nieznana korelacja ze szczepionką. Widzimy, że u osób, które przeszły COVID-19, poziom przeciwciał po szczepieniu znacznie wzrasta. Nie wiemy jeszcze, jak naturalna odporność koreluje w czasie z odpornością powstałą w wyniku szczepionki. Zaznacza Sebastian Heverwal ze szpitala Denderit. Kolejne e, pobranie próbek od badanej grupy ma nastąpić na przełomie sierpnia i września. Wtedy większość osób zostanie już zaszczepiona. naukowcy będą e, chcą przeanalizować odpowiedź immunologiczną po przyjęciu różnych preparatów, czyli rozumiem, że oni chcą sprawdzić, który preparat jest tak naprawdę najlepszy. I chcą przeprowadzić takie własne e, własne e, niezależne badania jakby niezależne od, od firm farmaceutycznych. No, nie ukrywam, że ja jestem za tym, żeby przeprowadzać niezależne badania. Badanie Komu, Community, realizowane przez szpital Danderyt kieruje projektem Instytut Karolinska, Królewski Instytut Techniczny w skrócie KTH, Uniwersytet Upsali oraz Urząd Zdrowia Publicznego. Nic tylko się cieszyć i mieć nadzieję, że dalej te wszystkie dane będą mm, również optymistyczne, oraz że politycy nie wywiną nam jakiegoś bardzo, bardzo brzydkiego numeru, z czego niestety są znani. Pozdrawiam, moi kochani. Trzymajcie się, jeśli możecie, to proszę udostępnijcie ten materiał. Dajcie też łapkę w górę i napiszcie komentarz. Bo to ważne. To ważne, żeby takie dobre wiadomości się rozchodziły, chociażby po to, żeby może wymusić na naszych rządzących jakiś sposób ustalenia, jak dużo nas Polaków cały czas ma ym, przeciwdziała. Oczywiście broń Boże, nie tutaj nie namawiam do jakich, jakichś przymusowych badań. Broń Boże. Natomiast zrobić grupę tak zwaną reprezentatywną i ją przebadać po to, żeby potem reekstrapolować wyniki na całą populację, to ewidentnie można i tutaj nikomu nie działaby się krzywda, no bo w takim badaniu braliby udział tylko chcący. Trzymajcie się moi kochani, pozdrawiam, do zobaczenia, pa!